Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wideoniusa. Witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie z Mogilna. Pora wczesna, brzeg Jeziora Mogileńskiego. Spokój jeszcze w miarę, nie jest tutaj w miarę spokojnie. No i tak kilka informacji dotyczących audycji, nie tylko. Dziękuję Wam za udział ostatnio w audycjach. Wiem, że jest ciężko, bo pogoda sprzyja ostatnio wypoczywaniu, wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Gdzieś na działeczkach, na tarasach niekoniecznie spędzacie wolne wieczory przy komputerze. Dlatego rozumiem, że może być niższa frekwencja i dziękuję tym, którzy są, słuchają audycji różnych FM stacji. Równocześnie chciałbym zaprosić Was na audycję w tym tygodniu. Najbliższa w środę. Audycja Retrogranie, którą poprowadzi dla Was Piotrek Paszkę, na którą zapraszam też już dzisiaj. A kolejna audycja w tym tygodniu w czwartek, jak zwykle markowe granie, 22. Mam dla Was nowego wykonawcę, którego jeszcze nie prezentowałem w stacji, więc będzie to taka nowość. Na pewno też, jak znam życie, dojdą pewne nowości od naszych twórców zrzeszonych tutaj w stacji, którzy nadeślą coś nowego. No i oczywiście audycje kolejne tuż po markowym graniu w piątek. Kolejny Decybel, audycja prowadzona przez Majka. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na tę audycję o 22:00 w piątek Decybel. A weekend również nam zwiastuje audycję sobotnią, Elektroniczne brzmienia w sobotę, którą poprowadzi Wiki. Też oczywiście zapraszam na tę audycję w jej imieniu i we własnym również. Jak zapewne pamiętacie i dobrze wiecie, słuchacze mogą w stacji dużo. Mogą dużo zmienić, mogą przyczynić się do weryfikacji pewnych spraw. No i tak też było między innymi z nową audycją Wieczór z Ambientem, bo to na życzenie słuchaczy, fanów Czystego Ambientu, powstała ta audycja właśnie sobotnia, która się pojawia raz w miesiącu. Około godzinna, ostatnio nawet była półtora godzinna audycja Wieczór z Ambientem. Z takich audycji 7 za nami. Więc naprawdę słuchacze mogą dużo. Naprawdę mogą dużo i myślę, że tutaj, jeżeli mielibyście jakieś spostrzeżenia, jakieś pomysły, może czymś wzbogacić jeszcze audycję, czy w ogóle samo radio Elstacja, jak wiecie, zawsze jestem otwarty na wszelkie takie spostrzeżenia, uwagi, więc tym bardziej zachęcałbym Was, aby takie uwagi przesłać, czy to w formie mailowej,
czy to napisać na naszym profilu na Messengerze. Każdą uwagę, spostrzeżenie rozpatrzę, a może i będą wśród tych uwag, spostrzeżeń jakieś fajne, trafne pomysły do wykorzystania. Dlaczego nie? A może to i poprawi jakość jeszcze nadawania stacji, jakość naszych audycji, czy jakość muzyki prezentowanej u nas. Chociaż uwierzcie mi, każdy z nas, każdy z prezenterów radiowych stara się, żeby jego muzyka, jego audycja spełniała oczekiwania słuchaczy, gustom różnych słuchaczy. Ale można pisać, jesteśmy zawsze otwarci. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego wideoniusa i zapraszam do słuchania Radia Elstacja, nie tylko audycji, ale w ogóle słuchania radia, bo gramy dla Was przez cały czas oczywiście. Życzę przyjemnego dnia, wypoczynku i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.